Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was gorąco i serdecznie. Dawno nie było odcinka, były transmisje live, więc dzisiaj nadrabiamy, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku skrzyneczka karpiarza. Było dużo pytań, jakich, Paweł, używasz plecionek, jakich używasz haczyków i tak dalej, i tak dalej. Zatem dzisiaj zajrzymy do mojej skrzyneczki. Zaznaczę, że jest to taka skrzynka troszeczkę wypłukana z różnych rzeczy, a to dlatego, że jeszcze będę wszystko kompletował na obecny sezon. To wszystko, co w niej za chwilę zobaczycie, to są rzeczy, które zostały mi z tamtego sezonu. Także tych rzeczy jeszcze dużo, dużo dojdzie. To oczywiście wszystko zobaczycie na tym kanale Karpiowej Przygody. Także cóż, zapraszam Was na film. No więc otwieramy moją skrzyneczkę i za chwilę zobaczycie, co w niej się kryje. Zaczniemy może od plecionek. Kryston Jackal. Tutaj mamy kordę Entrap. To jest materiał w otulinie 30 LB. Korda Supernatural. Miękka, 25 LB. Entrap Soft, 30 LB z kordy. Także bardzo, bardzo naprawdę fajna, fajna plecionka w otulinie. Ledcore Foxa 45 LB. Jedna z moich ulubionych miękkich plecionek, mianowicie Crystone Supernova. Naprawdę świetny towar. Ultra Soft Undercarp, także fajna plecioneczka. Kolejny ledkorek Foxa, też 45 LB. Co mamy tutaj? Fluorocarbon Undercarp. Teraz tak, może tutaj, w tej małej kieszonce mam tak. Szydełka, jakieś stoperki, jeszcze więcej stoperków, jeszcze więcej stoperków, stoperki do kulek, ringi owalne do blowback rigów, plastikowe wkręty do pop-upów. Kolejne szydełko, tym razem do ledcore'u ESP. I tu jeszcze dużo naprawdę przeróżnych stoperków gumowych, zwykłych. O, to chowamy. Tak, tutaj obok pasta wolframowa, bez której nie wyobrażam sobie ruszać na zasiadki. Tutaj w tej małej mamy haczyki. Tu mam Foxy. Stara poczciwa Arma. SSSP 2, SSC 4, SSBP 2, SSBP 4. Naprawdę są świetne. I teraz tak. Tutaj wiertełko, nożyczki do pletki, jakieś przeróżne kulki, które służą mi tylko i wyłącznie do tego, żeby określić długość włosa w momencie, w którym robię przypon. Tutaj taki multi-tool zaciągacz, tu pojedynczy zaciągacz do przyponów. Teraz tak, tutaj mam stoperki silikonowe na hak. Teraz tak, wyciągamy tutaj po kolei, co mi tu zostało, co my tu mamy. Quicklingi kordy, korda Captor Chody, kranki X rozmiar 2, Wide Gape X rozmiar 2, rubersy do bezpiecznych klipsów kordy, kranki czwórki, tu jeszcze jest bezpieczny klips kordy, kolejne quicklingi kordy, longshangi X kordy, kółeczka do blowback rigów Foxa, kurwszanki kordy czwórki, tutaj pozycjonery Foxa, krank chody czwórka, kurwszank czwórka kordy, korda wide gape X rozmiar 2, korda wide gape X rozmiar 4,
Carpras Cranked Hook rozmiar 4, Mautsnager czarny Carprasa, o tutaj jakieś stoperki znowu gumowe, PB Products tutaj longshanki szóstki, White Gape X czwórki kordy, Carpras Cranked Hook czwóreczki, tutaj czwórki z longshanków od PB Products i tutaj kolejne Mautsnagery. Teraz to wszystko ładnie wrzucę na miejsce tutaj. Tak jak mówiłem, to są pozostałości po tamtym sezonie, także ten asortyment jeszcze będzie uzupełniony. Teraz tak, jedziemy dalej do moich magicznych pudełek. Co znajduje się w pierwszym pudełku? Wszelkiej maści gumki antysplątaniowe, to przysunę może troszeczkę bliżej. Gumki antysplątaniowe do przyponów, zestaw do... To jest zestaw do bakledów. Gumki różnego rodzaju silikonowe do przynęt, elementy do montażu zestawów helikopterowych, sztuczne przynęty do Zigriga, sztuczna kukurydza. Full tutaj tego jest, nawet nie będę tego wyjmował. Teraz tak, drugie pudełko. A w drugim pudełku tutaj są tylko i wyłącznie rurki termokurczliwe. Mam ich tyle, że chyba na 10 lat mi wystarczy. Różne kolory, różne średnice, także bezapelacyjnie nie zabraknie mi tego nad wodą. Drugie pudełeczko. A z drugiej strony tutaj tak, gumki do quicklingów. Jeszcze więcej quicklingów, tu różnego rodzaju, na przykład wkręty metalowe do pop-upów. Tutaj różnej maści krętliki. To możecie zobaczyć. Kolejne pudełko. Tutaj są po prostu bezpieczne klipsy. Kolejne dwa pudełka. Tutaj mam przypony. Tutaj z kolei trzymam szpilki do przyponów. Tutaj w tej drugiej kieszonce mam na przykład stoperki różnej maści do kulek. O, to jest pierwszy piórnik. To jest drugi piórnik, w którym jest zupełnie to samo. Jakieś przypony, tutaj tak samo koraliki do wczepiania przyponów, później tutaj do piórniczka szpilki. No i oczywiście w każdym piórniczku nie może zabraknąć także stoperów na włosa. Przepraszam, stoperów do kulek. Także jeżeli chodzi o to opakowanie, to by było na tyle, ale to nie koniec. Nie koniec, ponieważ mam... O, tutaj jest. W tym się nie mieszczę, więc potrzebuję jeszcze drugiego pudełka. Tutaj wybrałem taki pokrowiec materiałowy, w którym mam tak. Drabinki do ledkorów z ledkorami. Jedziemy tak, tutaj fluorocarbon, PB Products, Zikent Flowwater, Foxa, do Zigrigów oczywiście, fajny materiał, Chot Mono, PB Products, tutaj, o, się troszkę rozwiązało nawet, Musel 2 tony, tutaj miękka plecionka, która powinna być używana jako przypon strzałowy, ja z niej robię przypony. Tutaj na przykład mamy jeszcze tak samo do Chodriga Mouth Trap kordy, bardzo dobry. Ja to na chwilę na bok tutaj odłożę. Co my tu mamy? Silk Ray, ledkor bezrdzeniowy PB Products. Cążki do zadań specjalnych. Tutaj mamy undercarp krętlik z zaczepem do PVA. Stopery na haczyk. Pozycjoner Robak, pozycjoner Kickers i tutaj tak samo, jakieś Kickersy, robaczki, Kickersy, tutaj kolejny pozycjoner, ochraniacze bardzo fajnie się przydają do zestawów helikopterowych, rubersy do klipsów, bezpieczne klipsy, sztuczna kukurydza. RigTube Foxa, bardzo fajna sprawa, też mam tego full, wystarczy mi jeszcze na masę czasu. I tak to wygląda. To są rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie wybierać się na zasiadkę.
Tak jak mówiłem, wszystko też będzie jeszcze uzupełnione. Są tu pozostałości po tamtym sezonie, także o nowych zakupach też dowiecie się już niedługo. Także jak sami widzieliście, to by było na tyle, jeżeli chodzi o skrzyneczkę karpiarza. W moim wydaniu to, co ja mam ze sobą nad wodą, niezbędnego, żeby zmontować zestawy końcowe. Także dużo rzeczy jeszcze dojdzie. O tym wszystkim dowiecie się już niebawem w kolejnych odcinkach. A w dniu dzisiejszym to by było na tyle. Subskrybujcie kanał Karpiowej Przygody, podnoście koniecznie łapki w górę i zapraszam Was do grupy Karpiowa Przygoda, forum dyskusyjne, sprzęt karpiowy, grupa na Facebooku. Linki do stron i grupy znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Dziękuję i do zobaczenia.